Dai un pietro marino! Dai!
fotel. Thank you.
Yes.
15 minucie meczu. Pierwszą sezonie bramkę dla Floty zdobył Krzysztof! 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 1-0 dla Floty po 16 minuty. Thank you.
Krzysztof Bodziony, obrońca gości Daniel Wyśleński. Nie, tam lepiej. Dobrze.
Ha 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 ha
Sędzia przerwał, dobra. Wypadamy. Do prądu, bo tutaj nie można. Jesteś tego pewny? Tak. To do nas można. Ale na dole też można. Laptop? Aparat spokój. Znajdę po 9-minutowej przerwie. Thank you.
Ładnie, Bartek. W drużynie floty w przerwie nie nastąpiła zmiana. Przypomnę, że w 33 minucie Krzysztofa Bodzianego zastąpił Bartłomiej Niedziela z numerem 22.
Natomiast zmiana nastąpiła w drużynie gości. Opuścił boisko Mariusz Kryszak, numer 19, a w jego miejsce wszedł z numerem 18 Dariusz Gawęcki. Nie, tam mi się ładuje bateria.
Już Gawęcki, numer 18.
Przetrząsony zdobycie gola był Robert Szczot, numer 46, a interweniował ponownie Grzegorz Kasprzyk. Ale to wcześniej było zaraz, bo to jest...
myślę, że to się. I mamy drugą zmianę w drużynie Knoty, otóż to jest coraz nowsze z numerem 11. A w jego miejsce z numerem 3 Radosław Lesiński. Thank you.
Żółta kartka na Sarajewo Powiecia numer 20. Dawaj Mara! Brawo, Mara! Brawo!
Kolejna zmiana w drużynie Olimpii. Opuścił boisko Robert Szczot z numerem 46. W jego miejsce z numerem 15 Adrian Frańczak. Odwieszak numer 10. Pokojnie, chłopaki, kurwa, ten chodzi, skupia.
pałac. Trzecia zmiana w drużynie Olimpii za Adama Cieślińskiego z numerem 55 wszedł z numerem 11 Marcin Smoliński. Ostatnia dzisiejsza zmiana w drużynie.
Asystentem szedł Christian Dubuisi na mani numer 9. Nie,
tam jest! Idą kurwa do dzisiaj.